5 tysięcy za 75 zł miesięcznie? Gdzie tak można? Stefczyku, to pożyczka 5 tysięcy z ratą 75 zł miesięcznie. Ja już ją mam. Ile za ile? Pożyczka 5 tysięcy złotych z ratą 75 zł miesięcznie. Kasa Stefczyka.pl. Zakłady Mięsne Grot zapraszają na sezon grillowy bez azotynu sodu. Rozkoszuj się pysznymi produktami stworzonymi specjalnie z myślą o nieskazitelnym grillu. Kiełbasą bez E, kaszanką, kiełbaskami parzonymi ekstra, kiszką ziemniaczaną oraz wieloma innymi produktami. Dostępnymi tylko w delikatesach mięsnych Grot, mieszczących się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 32D, Tuwima 20, Długiej 10 i Aleksandrowskiej 13/15. Grot. Przyjemność grillowania bez azotynu sodu. Jest środa, 20 maja, Klaudia Muszyńska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach m.in. Zgierskie ulice patroluje 5 nowych stróżów prawa i porządku. Czy dzięki nim będzie czyściej i bezpieczniej? Interwencje podejmowaliśmy w stosunku do osób spożywających alkohol, nietrzeźwych, zakaz parkowania. Zapytamy także, czy w zgierskich szkołach powinno się uczyć o seksie? Niech się dowiedzą od osób fachowych, a nie od kolegów, którzy gdzieś się tam dowiadują w internecie. Od kilku lat skupiamy się na możliwości eksploatacji w Polsce gazu łupkowego. Znacznie większe zasoby nasz kraj ma jednak w dziedzinie energii odnawialnej. Według statystyk jesteśmy europejską potęgą pod względem możliwości wykorzystania wód geotermalnych. W takie naturalne zasoby ciepła bogate są tereny wokół Zgierza. Dotąd uruchomienie na ich bazie uzdrowiska postulowali politycy w trakcie kampanii wyborczych. Tym razem o szansie rozwoju powiatu zgierskiego właśnie poprzez skorzystanie z naturalnych bogactw dyskutowano w starostwie. Nie od dziś wiadomo, że okolice Zgierza węglem i ciepłymi źródłami stoją. Gdy gminę obiegła wiadomość, że rząd planuje uruchomić w okolicach Roguźna kopalnię odkrywkową, uruchomiła się lawina protestów zarówno mieszkańców, jak i lokalnych polityków. W zamian proponowano tym terenom nadać status uzdrowiska i wybudować kompleks sanatoryjny z wykorzystaniem wód geotermalnych. Nowe powiatowe władze postanowiły powrócić do tematu, zapraszając do dyskusji ekspertów. Spinamy, że tak powiem, tą konferencję trochę teoretycznie, ale w najbliższym czasie mam nadzieję, że będą prowadzone także rozmowy już z poszczególnymi gminami przy ich autonomii, przy współpracy ze starostwem w zakresie wykorzystania właśnie tych terenów, szczególnie bo na tym terenie są ogromne możliwości działań takich, które by w praktyce umożliwiały realizację przykładowo powstania określonych elektrowni z wykorzystaniem źródła odnawialnych źródeł energii. Mamy po pierwsze taką konieczność jako Polska, a po drugie wyzwania są cywilizacyjne, konieczne do tego, żeby to w praktyce realizować. I myślę, że robimy dzisiaj pierwszy krok w tym zakresie. Będą podawane przykłady, gdzie już te źródła geotermalne są wykorzystane i w jaki sposób ewentualnie moglibyśmy wykorzystać na terenie powiatu zgierskiego, który ma te możliwości, natomiast w chwili obecnej jeszcze nie są one w pełni wykorzystane. W tej chwili strategia jest aktualizowana i na pewno jednym z ważniejszych punktów będzie wykorzystanie źródeł geotermalnych i odnawialnych źródeł energii. Zasoby geotermalne same w sobie są źródłem energii cieplnej, które dodatkowo można zamienić na energię elektryczną. Jednak by mogły zostać w pełni wykorzystane przez mieszkańców naszego regionu, potrzebna jest budowa specjalnej elektrowni, a to już poważna wielomilionowa inwestycja. Jeżeli chodzi o sprawę zasadniczą, no to jest kwestia, jak wszędzie, sprawa finansów, prawda? Ale ponieważ pojawiła się nowa inicjatywa w sensie środków na lata 15-22, są możliwości z tak zwanych ZIT-ów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wygospodarować praktycznie 85% środków finansowych jako dotacja, która powinna tutaj
bez problemu zostać na takie zadania przeznaczona. Powstanie takiej elektrowni pozwoliłoby na ogrzanie kilkuset gospodarstw domowych, a ceny takiej energii byłyby dużo niższe od tych pozyskiwanych tradycyjnie. Efekt to spore oszczędności w domowych budżetach. Geotermia daje także możliwość rozwijania infrastruktury rekreacyjnej i leczniczej. Baseny z gorącą wodą w nieodległym Uniejowie nie od dziś stanowią kierunek wycieczek mieszkańców całego województwa. Niestety droga do uzdrowiska jest bardzo odległa. Projekt Roguźna i powstanie docelowo uzdrowiska na tym terenie to przy szybkiej pracy i współdziałaniu tych gmin to naprawdę jest okres przynajmniej dwóch dekad. Gmina Zgierz i gmina Ozorków ten projekt wspólnie realizuje. Jesteśmy na etapie wypracowania wspólnego podpisania, wspólnego porozumienia, które będzie takim końcowym etapem złożenia całego kompletu dokumentów do Ministerstwa Zdrowia w celu nadania statusu strefy uzdrowiskowej, które nadaje Rada Ministrów. I myślę, że w tym roku powinno to nastąpić i jest to już taki bardzo duży milowy krok do tego, aby stworzyć statut uzdrowiska i przechodzić następne kolejne etapy. Główną przeszkodą w stworzeniu specjalnego kompleksu uzdrowiskowego jest brak środków w budżecie gminy. Jedynym realnym wyjściem z sytuacji może być partnerstwo publiczno-prywatne. Natomiast samej elektrociepłowni, gdyby udało się pozyskać fundusze na jej budowę, mieszkańcy gminy i powiatu Zgierskiego mogliby korzystać już w 2018 roku. Od połowy kwietnia ulice Zgierza patroluje 5 nowych strażników miejskich. Aplikanci odbyli już szkolenie teoretyczne. Teraz ćwiczą praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonych opiekunów. Pod koniec maja czeka ich ostateczny egzamin potwierdzający ich przydatność do samodzielnej służby. Magdalena Dąbek. Kontrola ruchu drogowego, interwencje w przypadku zakłócania ciszy nocnej, picia alkoholu w miejscach publicznych czy dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Takie działania od początku czerwca będą prowadzić nowi strażnicy miejscy, którzy zasilą referat patrolowo-interwencyjny w Zgierzu. Obecnie przechodzą drugi etap przygotowań do końcowego egzaminu. Pierwsze to jest szkolenie teoretyczne, gdzie zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa. Tego prawa, które będą przestrzegać, egzekwować na ulicach naszego miasta. Szczególnie tutaj kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania w sprawach wykroczenia i wiele, wiele innych ustaw. No niestety muszą się z tymi ustawami zapoznać. A druga część jest praktyczna. Tutaj szczególnie zasady podejmowania interwencji, zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj ćwiczą na hali sportowej z instruktorami, którzy no bardzo rygorystycznie tego od nich wymagają. W ramach ćwiczeń kandydaci na strażników jeżdżą na interwencje z doświadczonymi kolegami. Do tej pory reagowali na przykład w przypadkach nieprawidłowego parkowania czy pozostawienia przez właściciela wraku samochodu. Na chwilę obecną tutaj prowadzimy czynności wyjaśniające dotyczące tego pojazdu. Ustaliliśmy właściciela pojazdu. Właściciel pojazdu nam się zadeklarował, że usunie ten pojazd do końca maja. Żeby dostać się do Straży Miejskiej, kandydaci musieli spełnić szereg wymagań. Poza kwestiami formalnymi sprawdzono gotowość fizyczną i psychiczną przyszłych aplikantów. Bardzo dużo osób odpadło na sprawdzianie fizycznym. Niestety jest to wymóg ustawowy, osoba ta musi być sprawna fizycznie. Bardzo dużo osób odpadło na badaniu psychologicznym, jest to także wymóg ustawowy przejścia takiego badania. No oczywiście była także rozmowa kwalifikacyjna, a wymogi formalne muszą być także spełnione zgodnie z ustawą. No tutaj do najważniejszych można zaliczyć, że oczywiście osoba nie może być karalna sądownie, musi mieć wykształcenie minimum średnie i musi mieć ukończone 21 lat życia oraz oczywiście obywatelstwo polskie. Obecni kandydaci na strażników zostali wybrani spośród 45 chętnych. Zgierskie chodniki i drogi, co jest wiedzą powszechną, nie są najlepszą wizytówką naszego miasta. Szczególnie te ulice, po których przetaczają się tranzytem tysiące ciężarówek, najszybciej ulegają dewastacji. Taką ulicą jest Śniechowskiego, o której śmiało można powiedzieć, że jest jedną z głównych bohaterek naszych materiałów. Mimo niedawno przeprowadzonego remontu, kierowcy wciąż boją się o zawieszenie swoich aut. O historiach z filmu Neverending Story opowie Emila Okupska.
Mieszkańcy Śniechowskiego od lat walczą o kapitalną modernizację swojej ulicy. Organizowali już kilkukrotne blokady przejść dla pieszych, żądali zakazu wjazdu tirów, wszystko na nic. Gdy okazało się, że jest wreszcie szansa na pozyskanie środków z programu tzw. schetynówek, wyszło na jaw, że ulica jest niczyja. Zgierski magistrat wystąpił o jej komunalizację. Proces wciąż trwa. Mimo to miejscy urzędnicy kilka tygodni temu przeprowadzili doraźny remont jezdni. Zapomnieli jednak o newralgicznym punkcie, czyli gigantycznej wyrwie przy torowisku tramwajowym u zbiegu ulicy Łódzkiej. Obawiam się o stan moich kół w samochodzie. Przeszkadza oczywiście. No i ja miałam nadzieję, że jak naprawiali tą ulicę, to zalepią jakoś po ludzku, tak? No ale... Mam nadzieję, że nie załatać tak jak robią to normalnie, czyli rzucają trochę szlaki, udepczą i już jest wszystko po problemie według nich, a później za miesiąc jest dziura taka sama. Ja myślę, że powinien prezydent tutaj przejechać się dobrze, tak szybko, aby szybko naprawili, bo inaczej to chyba nic nie zrobił, nie? Kierowcom pozostaje omijanie dziury, co jest nie lada wyczynem ze względu na jej rozmiar i ogromny ruch na skrzyżowaniu. Taki stan nawierzchni jest poważnym zagrożeniem dla aut, szczególnie tych osobowych, i wymaga natychmiastowej naprawy. Urzędnicy piszą do siebie listy, a listonosz ma pracę. Wyrwa jak była, tak jest. Jeżeli chodzi o istniejący ubytek, my wystąpiliśmy zarówno jeżeli chodzi o miejskie usługi komunikacyjne, tak żeby w ramach swoich kompetencji wykonali naprawę tego ubytku. Oczywiście też zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o remont na tym odcinku. Uzyskaliśmy informację, że jeszcze w tym tygodniu, jeżeli faktycznie warunki pogodowe będą odpowiednie, ubytek zostanie naprawiony. Na kompleksową naprawę Śniechowskiego trzeba będzie poczekać do momentu, kiedy urzędnikom uda się pozyskać fundusze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotychczasowe remonty zostały zrealizowane dzięki środkom z budżetu miasta, przeznaczonego na bieżące naprawy dróg miejskich. Po naszej interwencji ogromna dziura przy torowisku tramwajowym została natychmiast załatana. Niestety, tak jak zawsze, prowizorycznie. Jak pokazują podobne działania w przeszłości, taki sposób wypełnienia rozległego ubytku w jezdni wystarcza na jedną, góra dwie doby. Może warto wystawić w tym miejscu całodobowy posterunek drogowców, co wykruszą ciężarówki, można by od razu uzupełnić. I tak nasze miasto znowu zyskałoby ogólnopolską sławę za innowacyjne podejście do niekończącej się historii z dziurą w roli głównej. Utworzenie społecznego stanowiska asystenta edukacji romskiej, wsparcie nauki języka polskiego i kolejne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Takie działania chce podejmować Urząd Miasta, by ułatwić szkołom współpracę ze społecznością romską. Pierwszy krok do wzajemnego zrozumienia między Polakami i Romami już za nami. W poniedziałek odbyło się szkolenie Romowie w szkole. Tytuł przewrotny, bo w powszechnej opinii Romom do szkoły po drodze nie jest. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z romskim systemem wartości czy zasadami panującymi w romskiej rodzinie. Poruszano też kwestie ról kobiet i mężczyzn i najbardziej istotne dla uczestników tematy dotyczące edukacji. Najwięcej problemów z adaptacją Romów uczestnicy zauważyli właśnie na wczesnym etapie kształcenia. Mamy troje uczniów. Jeżeli są obecni, napotykamy różnego rodzaju problemy. Są to trudności ich z rówieśnikami, ponieważ popadają w różnego rodzaju konflikty i tutaj należy rozwiązywać je. Myślę, że biorą się też w dużej mierze one stąd, że nie rozumiemy się nawzajem. Są to dzieci 12 lat, 7 lat i 6 lat. Wiele uwagi poświęcono problemowi braku znajomości języka polskiego. System edukacji nie bierze pod uwagę takiej możliwości, co często już na starcie wyklucza młodego Roma z grupy rówieśniczej. Pomocna w przeciwdziałaniu takim sytuacjom ma być funkcja tak zwanego asystenta edukacji romskiej. Ja będę takim pomostem pomiędzy rodziną romską, a urzędami, a szkołami, jak też bardziej będę zrozumiany w swojej społeczności, ponieważ mam zaufanie w tej społeczności i tłumaczenia dla dzieci romskich, jak też rodzinom romskim, korzyści wynikających z edukacji. Na szkoleniu żywo dyskutowano też o stereotypach. Prowadzące zwracały uwagę, że najsilniej odbijają się one na edukacji i sytuacji Romów na rynku pracy. Nawet jeżeli Rom jest wykształcony, ma kompetencje, zaistnienie na rynku pracy jest bardzo trudne, bo pracodawcy mówią,
nie jesteśmy zainteresowani. Dlaczego ja mam zmagać się ze swoimi stereotypami, jakie mogę zatrudnić osobę, której wiem, że prawdopodobnie mogę zaufać, a Rom, no to cygan, wiadomo, że będę musiał patrzeć na ręce, ale też moi pracownicy będą się czuli nieswojo. W województwie łódzkim mieszka najwięcej Romów w Polsce, a w samym Zgierzu jest ich około 400. Choć na co dzień żyją w zgodzie z mieszkańcami miasta, niekiedy różnice kulturowe dają o sobie znać. Żeby maksymalnie je ograniczyć, Wydział Edukacji Urzędu Miasta zapowiada kolejne szkolenia i finansowanie dodatkowych zajęć dla romskich dzieci z subwencji oświatowej. Wysokie krawężniki, schody, strome zjazdy i podjazdy to wszystko dla osób niepełnosprawnych jest nie lada wyzwaniem w codziennym poruszaniu się po mieście. Chociaż z roku na rok bariery architektoniczne są stopniowo likwidowane, to jednak wciąż stanowią poważny problem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przykładem na to jest specjalne wyznaczone przy Urzędzie Miasta miejsce parkingowe. Na drodze od niego do podjazdu dla wózków stoi uliczna latarnia. Emila Okupska. Ponad 100 tysięcy osób w Polsce porusza się na wózku. Z każdym rokiem ta grupa zwiększa się o prawie 2 tysiące. Dlatego tak ważne jest, aby władze miast zadbały o to, aby ułatwić takim osobom lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszystkie nowe inwestycje drogowe muszą uwzględnić likwidację barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Chociaż Zgierz z pozoru wydaje się miastem z roku na rok coraz bardziej przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, na przykład podjazdy przeznaczone specjalnie dla nich, czy wyznaczone miejsca parkingowe nie spełniają do końca swojej roli. Na co dzień na własnej skórze odczuwa to Marcin Matczak, partner poruszający się na wózku Zgierzanki. Ona mieszka, można powiedzieć, na uboczu Zgierza. Jej droga jest bardzo ciężka, żeby jakkolwiek się poruszać tym wózkiem. Wczoraj jak byliśmy tam, no, był wysoki krawężnik w okolicy właśnie urzędu i mieliśmy problem, żeby go pokonać. No, a ani tyłem, ani przodem, no, to jest jednak wysiłek, tak, żeby pokonać dla każdego opiekuna. Głównym problemem nie jest samo miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, a raczej jego usytuowanie. Pomiędzy nim a podjazdem dla osób jeżdżących wózkiem inwalidzkim stoi latarnia, która nie pozwala na przejazd. Można ją ominąć, ale krawężnik jest zbyt wysoki, co rodzi bardzo duży problem. Te sytuacje już wielokrotnie zgłaszano w poprzednich kadencjach władzom miasta. Te jednak nie poczyniły żadnych kroków, by coś zmienić. Czy teraz będzie inaczej? To jest teraz szansa, bo tam wtedy mieliśmy rewitalizację tego placu Jana Pawła II robione i w związku z tym tak to wyszło, jak teraz mamy. Pracujemy nad tym, żeby tutaj do zakładu energetycznego wystąpić z informacją, jaka jest możliwość przesunięcia tego słupa, lub też ewentualnie mamy tam w tym obniżeniu dwie studzienki telekomunikacyjne, jedna jest podwójna, jedna jest pojedyncza, no też chcemy tutaj porozmawiać z telekomunikacją, czy jest szansa na przesunięcie lub obniżenie tych studzienek, żeby być może poszerzyć po prostu to przejście, żeby no sprawiało tutaj jednak to przejście i spełniało te warunki dla niepełnosprawnych. Dzięki naszej interwencji już niedługo problem z dotarciem do urzędu będzie mniejszy i z całą pewnością polepszy to poruszanie się osób niepełnosprawnych. Chociaż to mały krok ku polepszeniu sytuacji w naszym mieście, to jednak daje nam cień nadziei, że kolejne miejsca w Zgierzu będą bardziej przyjazne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Czy w zgierskich gimnazjach wzorem Łodzi powinno uczyć się o seksie? Już 3 lata temu pojawił się taki pomysł. Na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta uczniowie spotkali się z edukatorkami z Fundacji Spunk na pilotażowych zajęciach poświęconych seksualności. Mimo pozytywnego odzewu ze strony uczniów i rodziców, projektu nie kontynuowano. Na fali ponownego uruchomienia takiego programu edukacyjnego w stolicy województwa Magdalena Dąbek postanowiła zapytać, czy Zgierzanie są równie nowocześni w podejściu do wychowania młodzieży, co łodzianie. O finansowanych z budżetu miasta zajęciach z edukacji seksualnej w zgierskich gimnazjach na razie można pomarzyć. Ostatnie działania w tym kierunku realizowano w 2012 roku, kiedy młodzież zaprosiła do Zgierza specjalistki z Łodzi. Pilotażowe zajęcia zorganizowano dla 3 grup uczniów z 2 klas gimnazjalnych. Udało nam się zorganizować wtedy takie spotkanie z przedstawicielami szkół oraz stowarzyszenia, wtedy Jaskółka, teraz już chyba zmienili nazwę na Spunk. Panie przyjechały, omówiły taki zarys, co na takich spotkaniach z młodzieżą omawiałem, jak to przebiega, a również wypracowały z młodymi ludźmi, czy warto na taki temat rozmawiać. Na spotkaniach edukatorki poruszały te tematy, o które najczęściej pyta młodzież. Gimnazjaliści słuchali więc o tym, jak budować związek,
kiedy zacząć myśleć o rodzicielstwie i jakie zagrożenia wiążą się z pornografią. Mimo pozytywnej opinii, jaką warsztaty otrzymały od młodzieży, rodziców i nauczycieli, pomysł zarzucono. Szkoda, bo samą ideę dodatkowej edukacji seksualnej popierają też mieszkańcy miasta. Wiedzy nigdy nie jest za dużo, więc powinny, jeżeli mają możliwość. Przez profesjonalistów przeprowadzone są lekcje, więc dlaczego nie? No, żeby dzieci uświadomić na ten temat, jak najbardziej. Jestem za. Niech się dowiedzą od osób fachowych, a nie od kolegów, którzy gdzieś się tam dowiadują w internecie i tak dalej. Także uważam, że tak być powinno. Mamy XXI wiek. No, żeby byli świadomi tego, co robią, bo tyle się dzieje różnych rzeczy, że aż się w głowie nie mieści, nie? Mi się wydaje, że tak, no to było dobrze, żeby to ktoś mądry prowadził i by było dobrze. Zaniechanie działań w kierunku wprowadzenia dodatkowych zajęć do szkół urzędnicy usprawiedliwiają brakiem zainteresowania ze strony rodziców. Zdaniem naczelnika Wydziału Oświaty w Zgierzu, potrzeby młodzieży zaspokajają obowiązkowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Ten program realizowany jest na drugim, trzecim, czwartym etapie edukacyjnym, a więc począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych. Zakłada on w swoich treściach przygotowanie do zrozumienia swojej seksualności, zrozumienia potrzeby naturalnej, rozwoju w atmosferze szacunku wobec tej seksualności, do dorastania i jest dopasowany do potrzeb psychorozwojowych dzieci na każdym etapie. Czyli na słowo seks, odmiennie od pytanych przez nas Zgierzan, czerwieni się tylko naczelnik Lipiec. Tymczasem program i podręczniki do WDŻ pozostawiają wiele do życzenia. Brak tam na przykład wątków związanych z innymi orientacjami seksualnymi, czy pokazywania różnych modeli rodziny. Te podręczniki są bardzo słabe, są wykluczające, są mówiące o tym, że jest tylko jedna właściwa rodzina, mama, tata i dziecko, a wiemy o tym dobrze, że młodzi ludzie w gimnazjach żyją w bardzo różnych rodzinach. Żyją w rodzinach, gdzie się wychowują na przykład z mamą i babcią, z samą mamą, z samym tatą, z mamą i psem. Choć w Łodzi program dodatkowej edukacji seksualnej jest realizowany z powodzeniem już po raz drugi, w Zgierzu póki co nie widać szans nawet na pierwszy. Być może pomógłby dialog nauczycieli z rodzicami i urzędnikami i wypracowanie optymalnego rozwiązania. Dorośli tematu jednak unikają, a młodzi edukują się sami, przez internet, na podwórku lub pod nieobecność rodziców w domu. A dziś to już wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Zachęcam także do oglądania naszych programów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o 18:30. Dobranoc! Zachęcamy do skorzystania z majowej promocji na usługę internet. Teraz za podłączenie się do sieci telewizji Centrum zapłacisz jedynie złotówkę i 23 grosze. Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2 i pod numerem telefonu 42 716 16 90. Podłącz się do sieci internetowej telewizji Centrum już dziś. Promocja trwa do końca maja. Może jestem naiwna, ale wierzę w bajki. Umieram. Cóż za piękny film. Lepszy niż w Nowym Jorku. Niesamowity. Pierwszy dzień wiosny. W porządku. Wybacz. Przegrani dymają do domu piechotą. Cały świat. Cześć. Dino Bambino. Tonton, ton, teta, cielo, teta. To jest niebo w gębie!
If you're feeling down and out and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax, let go. Dawaj, Trevor. Stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax. Bo ja wierzę w miłość. Miłość spowoduje, że odłożymy broń, politykę, obawy i uprzedzenia i z pomocą miłości wszystko naprawimy.